Słuchajcie, moi drodzy, to tak pół żartem, pół serio. Ostatni odcinek nagrywamy w tym sezonie. Ostatni odcinek również bez Pawła. I bez pieniędzy. Tak, to potwierdzam. I ten ostatni odcinek przed wakacjami. Później spotkamy się z wami dopiero w drugiej połowie lipca, także będziemy o tym informować. Ale teraz porozmawiamy sobie troszkę o tym, Bartku, co się działo w ostatniej kolejce w rozgrywkach naszej Serie A i tak zwanej Bundesliga. Tak, na mnie na pierwszy plan, że tak powiem brzydko mówiąc, rzucają się aż trzy walkowery, bo AKS 2 Strzegom nie dojechał do Iskry na mecz z Iskrą Witków Śląski. Górnik Boguszów w Gorce, brzydko mówiąc, odpuścił pojedynek z Karoliną Jaworzyna Śląska. Podobnie Sudetyci Czmurowice zrezygnowały z przyjazdu do Pszenna. No i też... nie, to by było wszystko. Ich... Tak, to wszystko było. Trzy walkowery, tak, które miały miejsce w ostatniej kolejce. Ale zobacz, Bartek, jak to fajnie wygląda. Sudety co roku mają jakąś akcję. Akcję, reakcję i co roku troszkę takim, nieładnie mówiąc, psim swędem w tej klasie, a zachowują miejsce. No, chociaż akurat w tym konkretnym momencie to miejsce jest pewne i takie na 100% wiesz, zachowane dużo wcześniej, prawda? Bo nie ukrywajmy, że 29 punktów w trakcie całych rozgrywek to jeden z lepszych sezonów na przestrzeni ostatnich lat, patrząc na to, jak się ten układ w tabeli gdzieś tam tworzył. Może na pewno też pomógł tutaj Wojciech Błażyński. Pewnie też... kurde, który z chłopaków jeszcze z Nowego Miasta tam poszedł? Szydłowski? Tak, tak, tak. Tomek Szydłowski, tak. No, widzisz, pamięć jeszcze taka całkiem nie najgorsza. Tomek Szydłowski. No i to pomogło tej drużynie. Ona sobie nieźle poradziła w tych rozgrywkach, które mieliśmy okazję oglądać. Ten ostatni mecz nie zagrali. Ale też może Goździejewski nie mógł strzelić więcej bramek przez to, nie? Za to bramkę zdobył Błażej Gromniak, no ale to taki był już troszeczkę łabędzi śpiew, bo ta różnica do Krzysztofa Goździejewskiego z Cukrownika była zbyt duża. Aczkolwiek tam ponad, ile pamiętam, miał Błażej ponad 60 trafień? W sumie. To wiesz, no to ja jedno ci mogę powiedzieć. Błażej Gromniak jest takim zawodnikiem, który chyba gdziekolwiek nie pójdzie, to strzela bramki. Tak było w Mokrzeszowie. Tak. Po kontuzji i tak. Przed kontuzją. No i teraz robi to samo. Co się rzuca w oczy? No, w Serie A. Karolina Jaworzyna Śląska bez porażki. Sezon bez porażki. Ze 127 zdobytymi bramkami i zaledwie 16 straconymi. Wszystkie mecze na własnym boisku wygrane, ledwie 7 bramek straconych. 3. Nieprawdopodobny stosunek bramkowy, szczególnie po stronie strat. Tak, 16 goli straconych w całym sezonie, tylko 3 remisy na wyjeździe. To jest coś niebywałego. No, taki sezon musiał się zakończyć fetą, co zresztą mówiono, na Facebooku pisano. Gratulujemy, bo naprawdę jest czego. Pamiętasz, jak kiedyś rozmawialiśmy, że Karolina się rozsypie, że nie dadzą rady, że nie wiadomo, jak to będzie dalej wyglądało. Tak, bo są wypożyczenia z innych klubów, tak. A tutaj szturmem zdobyli rozgrywki i to, co też rozmawialiśmy, niewykluczone, że pójdą za ciosem, w innym programie rozmawialiśmy, że pójdą za ciosem i również zamieszają mocno na wyższym szczeblu w okręgówce. No tym bardziej, że ten potencjał sportowy jakiś jest i teraz pytanie tylko, czy to, że tutaj tak dobrze poszło, się przełoży na dobre wyniki lidzy okręgowej. Ten przeskok jest spory, również Głuszyca się o tym przekonał, prawda? To mówiliśmy o tym już nie raz. To Prycowe płacili wielokrotnie. Tak, więc tam też w Jaworzynie Śląskiej, jak rozmawiałem z prezesem, rozmawiałem też z kilkoma zawodnikami przed ostatnim meczem, gdy byłem tam wtedy z transmisją, oni sami wiedzą, że przeskok będzie duży i na pewno są potrzebne jakieś wzmocnienia i że na pewno ta drużyna musi być jeszcze bardziej skonsolidowana
i grać na zasadzie jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, bo tu już tych błędów gdzieś takich, wiesz, nonszalancji chyba może nie wymarzy. To może wykorzystać jeden raz, drugi raz, trzeci, gdzieś się zgubi punkty, atmosfera ucieknie, wyniki uciekną, no i może to się źle skończyć. Ciekawe jestem też, czy mocno nam się przetasuje ta grupa przed kolejnym sezonem, no bo też wiemy, że często tak jest, że w zależności od regionalizacji poszczególnych zespołów, które gdzieś awansują lub też no, wycofują się z rozgrywek, no to i tego też się możemy tu spodziewać, to mogą pewne drużyny zostać przerzucone z jednej grupy do drugiej. Tu najczęściej, najbardziej trzeba będzie patrzeć w kierunku Pszenna, być może coś w stronę Witkowa, Grom mam na myśli, prawda? Być może AKS Dwaszczegu, jeżeli w ogóle przystąpią do rozgrywek, bo ja tam byłem, oglądałem gdzieś dwa mecze, no to jednak panowie chyba dla relaksu, dla zdrowia biegają mniejsze o wynik, także tu faktycznie może tak być, że te rezerwy nie przystąpią do rozgrywek. Ja tak zawsze, znaczy zawsze od pewnego czasu gdzieś sentymentem darzę Zielonych Mokrzeszów. Jeszcze kilka tygodni temu wiceprezes Piotr Dziubaty łapał się za głowę i się denerwował, jak ten zespół wypadnie, czy mają szansę zachować status ekipy A-klasowej. A tutaj całkiem fajny finał rozgrywek. W ostatniej kolejce wygrana z Walimiem 2-1 po trafieniach Grzegorza Mielibody oraz Rolanda Tomali, na co odpowiedział tylko Kamil Śmiałowski, też wielokrotnie komplementowany przez nas. Tutaj Walim też fajnie kończy rundę, szczególnie wiosenną, bo pamiętamy, że jesień była, no, krótko mówiąc, dramatycznie słaba, beznadziejna, a tutaj w klasyfikacji rundy wiosennej zespół Piotra Borka na trzecim miejscu w 15 meczach, 35 punktów, w pewnym momencie nawet był wyżej od Cukrownika Pszenno, ostatecznie Cukrownik Pszenno w rundzie wiosennej zdobył o punkt więcej. Ty zobacz, no słuchaj, to faktycznie jest niesamowita rzecz, bo patrząc na rundę wiosenną Walimia, 11 wygranych meczy, 2 remisy i 2 porażki, całość to jest tak niesamowicie niefortunna dla tej drużyny, że w rundzie jesiennej Walim wygrał, z tego co widzę, zaledwie 3 spotkania. Miał też bodajże tylko 4 remisy, cała reszta to były porażki. No i zobacz, jak to się odwróciło. W zasadzie wystarczyło, że 2 zawodników się pojawiło, takich dobrze poukładanych. Tak, Dominik Woźniak i Kamil Śmiałowski, tak. I już... I od razu jest efekt, nie? No to podobnie jak w przypadku Górnika Wałbrzych, tak? Jan Rytko, Darek Michalak i zespół wygląda zupełnie inaczej. Na plus oczywiście. Oczywiście, no. Najwyżej sklasyfikowana wałbrzyska drużyna, co może być nieco niespodzianką, Czarni Wałbrzych. Aczkolwiek w ostatniej kolejce Baty w Witkowie po 3 trafieniach Piotra Handzela i 1 golu Michała Janiszewskiego, Czarni wyjeżdżają z bagażem 4 goli po stronie strat. Ale tak jak też początek sezonu też mieli słaby. Pamiętasz, rozmawialiśmy? Tak, chyba pamiętam, że jak rozmawialiśmy, trener Derewecki wyjechał na urlop, zespół przejął na chwilę Dawid Darmochwał. I nie było też jeszcze Tomka, który tam przynosi szczęście. Nie, żeby go traktowali jako maskotkę, ale generalnie Tomka Stasińskiego, tak. Było go wtedy, prawda? Także pod wodzą Dawida Darmochwała oni wtedy zdobyli chyba pierwsze punkty, jak znaczy pamiętam. Ale koniec końców całkiem nieźle, bo 8 miejsce w tabeli. Chociaż nie możemy, bo powiedziałeś, lokalne zespoły. No, tutaj na plan pierwszy wybija się MKS Czarnozuj, chociaż też mineralnie mieli kilka słabszych spotkań. U siebie porażka z Walimiem, jak pamiętam. Troszeczkę też taka huśtawka nastrojów. Niemniej trzecie miejsce na finiszu to jest dobry wynik. No, 100 bramek strzelonych to też jest sporo tutaj. No i to co mówiliśmy, chyba ponad 60 bramek Błażeja Gromiaka. Tak. To jest też zawodnik, który potrafi naprawdę wiele rzeczy zrobić na boisku. Tutaj też jako grający trener pokazał się z dobrej strony, poukładał zespół. No też nie wiem tak naprawdę, czy ta liga może być silniejsza. Gdyby tak popatrzeć wtedy w tym kierunku, no to mamy tutaj tak naprawdę niezwykle wyrównany poziom tej czołówki. No i zobaczymy, bo tu akurat Iskra Witków zawsze była groźna. Dopóki Bartego Grodnik będzie grał, to Iskra będzie groźna. No tam też jeszcze Radek Bartka był ubrany w Szczecinie. Oczywiście. Na trzecim miejscu w klasyfikacji, jak pamiętam. Ale fakt, dużo zależy od Bartka od Grodnika i jego
chęci do tego, by ta gra gdzieś tam się przewijała. A on potrafi natchnąć, wiesz. Nawet tych młodych zawodników czasami coś nie idzie, czasami ta sytuacja na boisku jest nie taka jak trzeba. Czasami spojrzeniem groźnym, czasami uśmiechem, czasami gdzieś coś podpowie, ale zawsze potrafi natchnąć. Czasami sam piłkę weźmie, przebiegnie z nią tyle, ile może, a inni jednak biorą z tego przykład. Więc ma coś w sobie takiego, że ta drużyna dzięki niemu funkcjonuje po prostu lepiej. Dostałem też taką informację od kibica Sudetów Dzieci Morowice, że tu w przyszłym roku powinno wyglądać lepiej. No bo jednak mimo wszystko zespół się poukładał, też jeśli zostaną ci zawodnicy, którzy byli teraz z Wojtkiem Błażyńskim między innymi na czele, to łatwiej będzie tej drużynie się poukładać w kolejnym sezonie. Mają, wiesz, rebranding logotypu, gdzieś tam na Facebooku się zaczęli udzielać. Generalnie ta drużyna zaczęła żyć, a takie życie, wiesz, w sieci często sprawia, że jest też ktoś chętny do gry na boisku. Jakby tak się zdarzyło, no to też wcale bym się nie pogniewał. Zawsze to ciekawie na boisku, jednak jak mamy kogoś, kto coś potrafi pokazać, a że tam też klimat do oglądania meczów jest dość duży, bo zawsze kibice są. Zespół, który miał też swój epizod w klasie okręgowej kilka lat temu, co prawda trwał on bardzo krótko, ale jest to również zespół jeden z najdłuższych, z najdłuższym stażem tutaj, dosyć zasłużony dla naszego regionu. I ta pasja, gdy widzimy, że osoby, które tam próbują cały czas trzymać to wszystko w pieczy, żyją tym klubem, boiskiem, szatniami. No co jestem na meczu, to prezes Mieczysław Osiecki jest coraz szczuplejszy. Naprawdę, jest coraz szczuplejszy. Ale no co, też ile razy z nim rozmawiałem, tyle razy zawsze pokazywał, co ciekawego się zmieniło. Statystyki, to wszystko zapisywane ręcznie, długopisem, ołówkiem, czym się da, w odpowiedniej hierarchii. To tak jest wszystko zrobione, że tak szczerze powiem, nie wiem co będzie, jak go kiedyś zabraknie i kto będzie w stanie pociągnąć to dalej. No nie pozostaje nic innego jak Piotrkowi Osieckiemu, tudzież córce pani Ani. Może pani Ania, która też jest bardzo często na meczach, może właśnie pani Ania przejmie te stery i będzie potrafiła poprowadzić. No wiesz, no, kto wie, tego nie możemy wykluczyć. Nowe boisko się pojawiło na szczycie. Widziałeś pewnie zdjęcia już tak na Facebooku. Bardzo fajnie ta płyta wygląda z lotu ptaka, z innych perspektyw, ławeczki, wszystko pięknie, budynek klubowy chyba tylko został jeszcze do tego, by... Chyba tylko do odświeżenia, bo ten budynek nie wygląda tam wcale źle. Tak, też tak myślę, tylko powiem, że tam i trybunka kryta też. No i powiem uczciwie, teraz na tym obiekcie śmiało można grać. Nawet Rafał Lipiński przysyłał mi zdjęcia, trochę tak żartowałem, że tylko jeszcze tam dla mnie miejsca brakuje, ale to miejsce jest, bo jak pokazali na zdjęciach, to miejsce jest. I sam nie mogę się doczekać tego, by pojechać tam z kamerami, pokazać transmisję. Może to być naprawdę ciekawy moment na to, by drużyna się odbudowała i zaczęła grać dalej. Bo tak jak na początku gdzieś tam słyszałem, że nie wiadomo, czy zagramy na wiosnę, nie wiadomo, co będzie dalej, czy ta drużyna będzie istnieć, czy komuś się będzie chciało grać. Z każdym kolejnym tygodniem, gdy tylko prace na tym boisku trwały i dochodziły już do tego finału, oni chyba wszyscy nabierali, wiesz, takiego młodzieńczego wigoru i każdy chce grać, by na tym boisku chociaż raz mówić. Ja powiem ci, że tak jak wspomniałeś Rafała Lipińskiego, mnie naprawdę trudno sobie wyobrazić ten zespół właśnie bez pana Rafała, który chociażby w ostatnim meczu szczytu, który zakończył się wygraną 5-3 z Wenusem, zdobył 2 trafienia i naprawdę jego mądrość boiskowa, jego doświadczenie, jego spokój są bardzo, bardzo widoczne. Ja byłem na kilku meczach szczytu, między innymi wysoko przegranego z cukrownikiem Pszenno w Gorcach, ale jego naprawdę postawa wyróżnia się nie tylko na tle pozostałych kolegów zespołu, ale również na tle rywala. Tak, no to widać, słuchaj, poza tym też trzeba mieć trochę ambicji w sobie i takiego, nie wiem, takiej chęci przewodnictwa, nie wiem, też przekazania tego te zarażenia kogoś entuzjazmem swoim, tych młodych zawodników. Przecież mógł spokojnie grać w Wiedlinie. Oczywiście, przecież tak. Tam nawet w pewnym momencie łączył chyba. Tu grał w Wiedlinie, a tutaj prowadził szczyt. Tak, a jednocześnie zdecydował się przenieść tutaj. Może też bliżej mu troszeczkę tak z punktów emocjonalnych, wiesz, tego może serce bliżej ma w Boguszowie. No jednak bez względu na wszystko mógł zadbać o siebie i swoją jakby tą zabawę z piłką
karierę, no tak się mówi. Przygodę. Zbyt, przygodę, właśnie tego słowa mi zabrakło. I być po prostu w tej drużynie z Jedliny, gdzie tam naprawdę mógłby spokojnie sobie budować swoją markę, no ale zdecydował się co robić coś innego i też przynosi to efekt. Bo za nim idzie duża grupa młodzieży, która ciągle gdzieś tam w tej drużynie istnieje, funkcjonuje, a być może w przyszłym sezonie będzie mogła się pokazać z jeszcze lepszej strony. Na pewno na dużo lepszym boisku niż to, co mieli okazję grać wcześniej. I sądzę, że tu w Wałbrzychu co niektóre kluby tego boiska też będą im zazdrościć. Tak mi się wydaje. Bartek, no to brakuje kolegi Szpura, brakuje, żeby nam tutaj coś zacytował po niemiecku, coś Bundesliga, ja na turniej. Granat. O, wskoczyłem, troszeczkę się awansowałem na 13 miejsce z 16 w klasyfikacji. Ale powiem ci teraz, co niektórzy w tej trzeciej kolejce Euromenadżera będą bardzo zawiedzeni. No bo niektórzy trenerzy robili, wiesz, roszady w składach i ci podstawowi zawodnicy nie grali w wielu przypadkach. Także dzisiaj też pewnie ci, którzy na to zwracają uwagę, będą mieli problem. Faza pucharowa też będzie już eliminować poszczególnych graczy. No cóż mogę powiedzieć, będzie dobrze, będzie ciekawie. Kto ma wygrać, to wygra. Tak, oczywiście wskazuję na siebie. Bundesliga pod dyktando błękitnych Słotwina, ale też musimy podkreślić wiosną doskonałą postawę Unii Jaroszów. Ty jesteś zaprzyjaźniony, więc ja, żeby tutaj ci nie stawiać troszeczkę takiej niewygodnej sytuacji z działaczami Unii, to powiem ja, że ta wiosna była no, pod zdecydowane dyktando Unii Jaroszów, która w 14 meczach zdobyła komplet punktów. 42 punkty w bramkach, 78-9. To wszak było za mało, aby zająć pierwsze miejsce na finiszu rozgrywek, bo to pierwsze miejsce już wcześniej zapewnili sobie błękitni ze Słotwiny. Też byłem, mówiłem tam na jednym z meczów, jak grali z Podgórzem. Fajny obiekt, bardzo, bardzo pasujący pod kątem wymagań, jak i wizualnym do rozgrywek klasy A. Chociaż pewnie w naszej grupie nie zagra, no bo to jednak będzie tutaj gdzieś, będą błękitni chyba w grupie świdnickiej. No, tak pewnie będzie, natomiast zdarzało się już tak, że grali w grupie wałbrzyskiej. Powiem ci to tak, oni mają ten problem, że oni są po środku. I tak, takie drużyny, które są po środku, tak jak tutaj na przykład błękitni, zawsze mają ten dylemat. Bo niezależnie od tego, w którą stronę chcieliby jeździć, bo to też pewnie przede wszystkim o to chodzi, zawsze znajdą się gdzieś takie miejsca, gdzie będzie daleko. Pytanie, jak często to daleko można sobie pozwolić i tutaj akurat patrząc pod kątem grupy tej naszej wałbrzyskiej, no to za dalekich wyjazdów, zbyt częstych dalekich wyjazdów, to by nie mieli, bo chyba tak naprawdę to masz najdalej chyba do Mieroszowa w tej sytuacji patrząc. Cała reszta drużyn, to są drużyny... No ale mówimy o awansie do powiedzmy klasy wałbrzyskiej grupy klasy A, no to wtedy, no to mają najwyżej, najdalej do Wałbrzycha. Tak. No nie wiem. No bo patrzę. No zobacz, do Witkowa, do Iskra Witków. A to tam się bokiem jakoś nie przeskoczysz, tam bokiem przez Dobromierz, tam coś, nie? No nie wiem, może i można, ja nigdy tam wtedy nie jeździłem, to nie umiem ci powiedzieć, no to, ale jednak tam jest najdalej tak naprawdę. Iskra Witków. Mają też Gorce, mają też jednak mimo wszystko Boguszów, mają też no... Na rowerach można pojechać, już nie przesadzaj, to jest blisko. Ja miałem takiego kolegę kiedyś, który naprawdę był taki zapaleniec, że jechał rowerem z Wałbrzycha do Kłodzka, tam w Kłodzku brał jakiś udział w zawodach rowerowych, tak. Spał u mamy i na drugi dzień znowu wracał rowerem do domu. No można. Wiem, wszystko można, tylko niekoniecznie zawsze się chce. No i to tak się zastanawiam, czy akurat nie byłoby to dla nich rozsądniejsze grać w grupie świdnickiej. Z drugiej strony oni też z tej grupy wałbrzyskiej serii, no to popatrz, mamy drużyny, które są w kierunku Strzegowia. Więc z ich perspektywy to jest bardzo dobry dojazd i bardzo szybko i blisko. Nie wiem, gdzie ich dadzą, zobaczymy. A powiem ci taką anegdotę, tak mi się przypomniała a propos takich dalekich wypadów. Kiedyś prezes, wspominany przez nas prezes Mieczysław Osiecki, współpracował z innym Mieczysławem, Jończym, ty pewnie nie pamiętasz, był wiceprezesem. I kiedyś wracając z Górnego Śląska, on miał taką charakterystyczną koszulkę z napisem Winiary na plecach. I gdzieś w Prudniku, na jednym rondzie, bo teraz już jest obwodnica, więc nie trzeba wjeżdżać do miasta, mignęła mi ta koszulka. Ale ja pojechałem w jedną stronę, w stronę Wałbrzycha, a ta koszulka pojechała z właścicielem w
kierunku przeciwnym, ale myślę sobie, przecież będę na meczach Dziećmorowic, to prezesa Jończego o to zapytam. No i faktycznie zapytałem, mówię, prezesie, tak mi się wydawało, że pana widziałem w Prudniku, na rondzie, na rowerze, a jeździł cały czas na rowerze. A on mówi, tak, jechałem do matki, do Zabrza. I pamiętam, no, rozbawiło mnie tam, mówi, ale jak, no nie, no wyjechaliśmy o 6 rano, o 18 byliśmy na miejscu. Można. Jak się chce, to wszystko można. Tak naprawdę to jest kwestia tylko woli i siły jakiejś, no, bo trenować trochę trzeba. Tak. To troszeczkę trzeba. Tam Marek Dolan jeździł nad morze rowerem. No pamiętam, też kiedyś z nim rozmawiałem. Były radny Wałbrzycha, też amator jazdy na rowerze. Też mi opowiadał, że jeździł nad morze rowerem. Tam gdzieś po drodze się zatrzymał, w jakiejś stodole spał. Na drugi dzień kontynuował, dojeżdżał. Tak, bo jednorazowo jest na rowerze raczej ciężko. Raczej te 400 z groszem, biorąc pod uwagę no, zachód Polski. Nie prostej, tak jak dokładnie. Samochodem, prawda, jakąś autostradą z trójką czy czymkolwiek takim. Tutaj jednak trzeba miejscowości mijać. No, ale pewnie też i trochę życzliwości ludzi gdzieś tam by spotykało. Kiedyś było łatwiej o te rzeczy, nie? Teraz już jest troszeczkę trudniej. Teraz jest więcej podejrzeń. Patrzę na tabelę i fajnie sezon zakończyła Unia Bogoczewice. Tak jak wcześniej mówiliśmy, że trudno sobie wyobrazić zespół szczytu bez Rafała Lipińskiego, tak Unię. Mnie osobiście trudno sobie wyobrazić bez Piotra Kałonia, który w ostatnim meczu Unia zremisowała z Orłem Widoszów Dolny 2-2. Właśnie zaliczył dwa kolejne gole i z tego co pamiętam kończy sezon na fotelu wicekróla strzelców klasy B. To są takie ikony klubowe. Ja pamiętam dawniej Darka Krynickiego, który jak wszedł między słupki, to tak na dobrą sprawę ludzie się bali strzelać na bramkę i te piłki gdzieś przyciągał jak magnes. To prawda, on nawet za bardzo się nie rusza, no bo też posturę ma taką, jaką ma, ale naprawdę coś i tutaj może umiejętność ustawienia się odpowiedniego, tak? I to właśnie gdzieś to, co powiedziałeś, że samym swoim wyglądem już sprawiał, że zawodnicy się bali strzelać. No to prawda, no pamiętam na przykład jeden z meczów, który miałem okazję transmitować kilka lat do tyłu, kiedy jeszcze grał w Unii Bogaczowice, to było w Dziećmorowicach przeciwko tej Sudetom. Nie dość, że wybronił kilka niesamowitych, więc wiesz, piłek, to dodatkowo jeszcze ta jego, wiesz, pewność siebie tak to emanowało na zewnątrz, że generalnie nawet jak z nim później rozmawiałem po meczu i udzielał też takiego wywiadu do mikrofonu, no to on taki trochę przestraszony, taki trochę skromny, bo to do mikrofonu przed kamerą, ale generalnie widać było tą pewność siebie, jak to wyglądało na boisku i później gdzieś tam zawsze zerkałem w tę stronę. Później kolejny mecz miałem okazję też transmitować, gdy Unia Bogaczowice grała z Górnikiem Wałbrzych. Ostatni mecz zresztą, jaki odbył się na Starym Stadionie na Nowym Mieście, gdy jeszcze wtedy no, wydawało się, to była taka fajna batalia. Tam syn Darka Krynickiego 4 bramki strzelił w jednym meczu. Michał? Tak. I generalnie Unia wygrała to spotkanie, więc to też było świetne widowisko. No i to był w ogóle ostatni mecz, jaki wtedy się odbył na tym stadionie. Później długo nic się tam nie działo, teraz go już nie będzie. Ty wspomniałeś mecz Górnika z Unią na Nowym Mieście, a ja pamiętam w klasie A pojedynek Górnika w Starych Bogaczowicach, który zakończył się, z tego co pamiętam, wygraną. Tutaj oczywiście kibice Unii mogą mnie poprawić i jestem otwarty na krytykę. Wygraną Górnika 5-1, jak dobrze pamiętam, ale Damian Hajewski chyba nie strzelił karnego, bo Darek Krynicki tego karnego obronił. No tak to mogło być. No i te karne to też taki było często wizerunek Darka, że jak stał między słupkami, to bronił. Teraz niedawno, nie wiem czy jeszcze, bo też ten czas jednak ciągle biegnie, ale jakiś czas temu widziałem go jeszcze w barwach Mesy Kłaczyna. Więc też takie miłe podejście do tego, że cały czas chce piłkę grać. No, i tak długo jak może niech gra najlepsze, bo po prostu będziemy mieli też taką satysfakcję, że jednak te najważniejsze osoby w naszym regionie piłkarsko cały czas gdzieś się pojawiają i w tych klubach małych, lokalnych one są często takimi ikonami jak no, Gwiazdy Światowej Piłki dla wielu wiesz, fanów czy klubów tych najwyższej półki, prawda? Także im więcej takich zawodników tutaj, tym lepiej dla nas wszystkich to wszystko będzie to się gdzieś tam układać.
Wiesz co, zapytam się ciebie, zanim pewnie ci powiesz coś, bo nie chcę ci tam za bardzo wchodzić w słowo, więc zapytam najpierw, czy słyszałeś, co się dzieje w Podgórzu Wałbrzychu, bo w jednym z odcinków rozmawialiśmy, zastanawiając się nad tym, czy drużyna się zbierze, opowiadałeś o tym, jak wyglądał ten mecz i ktoś wpisał w komentarzu, że nie wiadomo, czy zespół w ogóle zgłosi się do rozgrywek w przyszłym sezonie. Nie mam takich informacji, przynajmniej na razie, ale w ostatniej kolejce Podgórze po porażce u siebie chyba z Sokołem Kostrza, w ostatniej kolejce Podgórze wygrało na wyjeździe 2-1 z Huraganem Oszany, dwie bramki zdobył Michał Dębski, ale co mnie tutaj zaskoczyło, żółtą kartką został ukarany Paweł Majewski, czyli trener Podgórza, i tutaj dało mi to właśnie troszeczkę do myślenia, że skoro Paweł musiał wyjść na boisko, skoro musiał grać, a też troszkę tych spotkań z udziałem Podgórza zobaczyłem w tym sezonie i nie widziałem Pawła ani razu na boisku, to chyba kadrowo tam nie jest dobrze. No, tak to wygląda, tylko co w takiej sytuacji, zobacz, stałoby się z boiskiem Podgórza? To właśnie też tutaj wcześniej rozmawialiśmy, że boisko Szczytu, piękna renowacja, tak, gwarek wyremontowany, pozostałe zespoły gdzieś lokalne grają na Ratuszowej, a to Podgórze, ja wiem, że własnymi siłami, własnym sumptem tam gdzieś umowy z zakładem energetycznym, że przekazali stare lampy, że tutaj ktoś pracował chyba w dawnym MPK, więc przekazał przystanki, tutaj barierki, bo ktoś pracował w Legipolu i tak dalej, wszystko było tak gdzieś, tak jak mówię, własnym sumptem, własnym interesem załatwiane dzięki temu, że wielu zawodników gdzieś tam pracuje w różnych miejscach, ale też wspominałeś swego czasu, że gdzieś tam jakiś deweloper ma chrapkę na to boisko i to by była bardzo duża strata dla tego, dla naszego regionu. No właśnie, widzisz, myśmy kiedyś się zastanawiali nad tym, co by się zdarzyło i tam też dostawaliśmy różne odpowiedzi, że na tę chwilę jest to mało realne, bo jest umowa, która obowiązuje klub z miastem, natomiast co będzie, jeżeli klub się nie zgłosi do rozgrywek? Podejrzewam, że ta umowa automatycznie straci ważność, albo nie będzie podmiotu, który mógłby ją realizować. Nie mam przecież Podgórze zespołów młodzieżowych. Myślę sobie, że brakuje w Podgórzu, też mogę być poprawiony, takiego człowieka z taką dynamiką jak Rafała Lewandowskiego, który też tam dużo dobrego dla tego klubu zrobił. Potem zajął się retroligą, gdzie największy sukces, brązowy medal. I też troszeczkę później Rafał, czy w ogóle się odsunął w cień, ale wydaje mi się, że może właśnie takiego człowieka brakuje w Podgórzu. Może ktoś mnie poprawi, że mu taki człowiek jest, który pociągnie, który będzie dbał o organizację. Ostatnio jak byłem, to tam były jakieś na meczu, nie pamiętam już z kim grali, ale tam jakieś takie prace delikatnie budowlane przy tym domku klubowym trwały. Więc bądźmy dobrej myśli. Mam nadzieję, że nie pójdą śladem Podgórze, nie pójdzie śladem Czarnych, którzy przecież przez kilkadziesiąt lat grali na boisku na stadionie przy ulicy Wrocławskiej, a potem no, zostali stamtąd, krótko mówiąc, wyrzuceni. Boisko też się nie nadawało po tym, jak zostało zniszczone przez nie jeden, nie dwa najazdy dzików, przenieśli się na Dąbrowskiego i wiadomo, Czarni mają swoją grupę kibiców, ale ja pamiętam jeszcze, jak Czarni, później Akropol i tak dalej, pod różnymi nazwami występowali, ale jak grali w okręgówce, to tam było nawet kilkaset kibiców na tych drewnianych ławkach. Ten klub się cieszył ogromną popularnością wśród mieszkańców Piaskowej Góry i Szczawienka. Sam jeszcze grając kiedyś w piłkę, miałem okazję bywać na tym boisku, tylko zawsze z drużynami przyjezdnymi, ale faktycznie to było takie klimatyczne miejsce i każdy chciałby po prostu takie miejsce dla siebie mieć. Ja się boję tego, że jeżeli to faktycznie jest prawda i zespół Podgórza nie przystąpiłby do rozgrywek, to ten stadion nie utrzyma się tam. Po prostu zostanie to miejsce sprzedane. No bo dla kogo? Albo popadnie w całkowitą ruinę. No. Ale jeżeli popadnie w ruinę, to tym bardziej miasto nie będzie się, wiesz, zastanawiało nad tym, co z tym zrobić. Będzie miało chętnego na to, żeby to sprzedać i to sprzeda. I nie będą tutaj... A miejsce jest faktycznie bardzo atrakcyjne, bo blisko centrum, a jednak na uboczu, tuż pod Górą Borową. Przecież obok, słuchaj, tych nowego osiedla domków jednorodzinnych, które się tam wybudowało. Blisko dworca kolejowego, także jest, naprawdę pod kątem mieszkaniowym jest bardzo atrakcyjne miejsce. Taki spokój, cisza i to boisko miało swój klimat. Miał taki piłkarski Alcatraz, zawsze to nazywałem. Oto tak hermetycznie zamknięte gdzieś dookoła przez tą zieleń.
i specyficzny klimat dzięki kibicom, którzy też żywiołowo reagowali na to, co działo się na boisku. No i generalnie niesamowita walka i atmosfera na samej murawie, gdy zawodnicy wychodzili na boisko. Też pamiętam swoje mecze i swój udział na tej płycie, gdy biegałem jako piłkarz. Przeciwko Podgórzu się zawsze grało niesamowicie ciężko. Ten zespół zawsze miał charakter, wolę walki, wolę życia. Wszyscy chcieli tam zrobić coś, bo wygrana z Podgórzem, urwanie punktów w Podgórzu było dobrym wynikiem. Po prostu. A dzisiaj to wszystko zaczyna wyglądać trochę gorzej. Dlatego na zakończenie powiem znane stwierdzenie. Nie wszystko należy przeliczać przez pieniądze. Są pewne wartości nieprzeliczalne. A jak to będzie wyglądało, zobaczymy. Słuchajcie, moi drodzy, to był ostatni już odcinek przed kolejką w bieżącym sezonie. Mam nadzieję, że podoba Wam się ten program w takiej aranżacji. Troszeczkę pewnie się też zmieni to wszystko, co będzie się miało zmienić przed kolejnymi rozgrywkami. Spotkamy się w drugiej połowie lipca. Śledźcie nasze... tak, tutaj... Koniec połowy. Czas biegnie dalej. Pod koniec lipca się spotkamy pewnie w trójkę. Być może Paweł przygotuje już jakieś pieniądze. Gdzie? Być może. No słuchaj, trochę czasu ma. I tak czy tak, do zobaczenia w nowym sezonie. Będziemy wtedy już mniej może wróżyć z fusów, a na pewno będziemy sporo chcieli Wam przekazać z tych rzeczy, które gdzieś po drodze się będą działy. Bartek, dzięki śliczne za ten Dziękuję. Sezon. No i do zobaczenia. Do zobaczenia. Takie piłki, gol! Kolejne uderzenie jest, bramka! Z okazja Tobiasz nie ma spalonego. Chabrowski przed bramką, 2 do 0! A i bramka! Jest trzeci gol! Jeśli więcej ciekawego, Bejnarowicz na ty gol! I gol dla Stoju. Niezły pomysł i bramka. Próba strzału Jaskłowski. Kapitalna interwencja bramkarza. Nie ma spalonego, możemy grać dalej. Styczyń na dogodnej pozycji. Bije teraz bramkarza i będzie go.